dniach 16, 17, 18 września w całej Polsce odbywa się akcja sprzątania lasu. W Warszawie mamy wiele lasów, o które należałoby zadbać. Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej zachęca warszawiaków do sprzątania lasów, tak jak my dzisiaj w Lesie Kabackim. Chciałbym przypomnieć, że to nie jest jednorazowa akcja wyborcza, tak jak organizuje Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska. Sojusz Lewicy Demokratycznej co roku sprząta lasy, zarówno te w Warszawie, jak i te w pozostałych częściach naszego kraju.